Także witam Was wszystkich serdecznie w nowym filmie. Dawno mi nie było, ale pracuję i po prostu nie mam czasu na robienie za bardzo filmów, także wrzucam vloga. Tam były dużo pytań odnośnie byczków. Zaraz pokażę byczki. Jak ma się ten rok, no to zakończony jest. Prace polowe pozakończane. Orki na zimę pod proso i owiest są już wykonane. Zasiana jest pszenica, jęczmień i pszenżyto. Baloty, siano, kiszonki bez w porządku są, nie są zepsute, nie są zgnite, także jesteśmy zadowoleni. No i właśnie mówię, już obornik powywożony. Dzisiaj jest 1 grudzień, nie wiem czy mówiłem. I tak ma się sytuacja. Maszyny już pochowane są, umyte. Jeszcze tam niektóre zostały, ale to spokojnie się obrobimy. Idzie kotek szalony. I tak, zaraz przejdę, wam pokażę byki, jak podrosły. Druga sprawa, nie było, był tylko film z nowego nabytku, jakim jest Silos. I drugi nabytek też nie było, ale jest, to pokażę wam co. Kotek chodzi, musi być, myszki łapie. I tak, Silos zbożowy AS, Silosy AS Agropart, firma godna polecenia. Żmijka tak samo z tej firmy już chyba jest u nas 10 rok i sprawuje się, tylko wózek został dokupiony razem z właśnie z Silosem, przyjechał wózek, no bo jednak to jest wygoda, nie trzeba kombinować. Silos jest na cicho, na 25 ton. No i powiem szczerze, że bardzo dobrze się sprawuje. Już była w niego wsypana i pszenica, i jęczmień, i naprawdę jest w porządku. Zasyp jest poprzez dmuchawę. Tutaj jest dmuchawa, znaczy dmuchawa, tutaj jest rura, do której się podłącza dmuchawę i to zasypuje sobie. Piesek też jest i powiem szczerze, że sprawdza się. Tutaj właśnie, gdzie kosiarka, to się podłącza dmuchawę i podaje do góry, także jest w porządku, działa to. I tak samo wygoda jest, ponieważ tutaj otwieramy ten właz u dołu, znaczy się, bo to jest silos zbożowy, lejowy tak zwany, także też jest, tutaj jest, pokażę wam, o, silos zbożowy. Tutaj pod spód podkładamy sobie żmijeczkę, otwieramy i spokojnie ładujemy sobie na przyczepę, tylko taki jest mały minus, że jest żmijka troszkę za krótka i trzeba kombinować, ale spokojnie, jak ustawimy żmijkę tutaj, to spokojnie tutaj właśnie przyczepą można zajeżdżać i zasypać na przyczepę, czy nawet, a znowu na tira, to takie są bez problemu, można tak, żeśmy robili, że jedna żmijka i potem druga i przez dwie żmijki spokojnie, jak tir stanie sobie tam, o, jak po garażu, to można zasypać, także z silosa jesteśmy zadowoleni. Stopa wylana była pod dwa, ale na razie jest jeden. W razie można spokojnie drugiego postawić obok bez żadnego problemu i na przykład już wtedy będzie na 50 ton, także no już bardzo dobry magazyn, nie trzeba kombinować i też po prostu po garażach wrzucać. A drugim nabytkiem to jest kosiarka, ale ja wam dzisiaj nie pokażę, pokażę wam ją w innym filmie. To jest kosiarka dyskowa Samasz o szerokości 2,10 i to jest właśnie do ciągnika Ferguson 3060 i bardzo dobrze się sprawuje, też już testy przeszła, sianokosy i jest ok. A tutaj mamy, jak widzicie, byczki. Tak, byczki są. Wczoraj był obornik wywożony. No, podrosły troszkę, podrosły. Nie powiem, że nie. Wczoraj był obornik wywożony, ale już nawet nie widać tego. Tak wyglądają. Dosyć już duże są.
najstarszy bodajże, one są różnej wieku, ale najstarszy jest bodajże ten na końcu właśnie czerwono-biały, to on będzie mieć 19 miesięcy. I tak to się sprawdza, już wszystko widzę wyjedzone. Dwa baliki, bele siana, o tu rozsiewacz leży, też wrzucony, póki co na razie. Przejdę teraz z tej strony. O, tak to wygląda. Tu to nie wiem, czy wiecie, ale chyba wiecie, tutaj te kraty zostały zamontowane. No i właśnie wczoraj wrzucone tu dwa baloty słomy i tak sobie opasy rosną. Byczki w miarę spokojne. Już od ostatniego filmu to podrosły, ale sobie na spokojnie przez zimę będą stać. Jeszcze dobrze, dosyć podrosną i będą. I zobaczymy, co dalej. Tak się prezentują. Możecie napisać w komentarzach. Karmione oczywiście paszą sianokiszonką. I tak to się prezentuje. Jest tu ich kilka sztuk, ale bez problemu w tej zagrodzie sobie tutaj chodzą i nic się nie dzieje. Trochę tu poprzerabiane jest, bo i krata jest. Kraty to, co mówiłem, spawywane inne. Ale można jeszcze tu, można by było małe jeszcze zrobić przeróbki, ale póki co na razie są tutaj chyba byki od 2000, a już nie powiem dokładnie którego, ale już chyba trzecia tura tutaj jest. Na początku były na uwięzi, ale jednak chodzą sobie luzem i nawet lepiej przyrastają, z czego zauważyłem. Także dzięki wielkie za film. Ursus sobie też stoi oczywiście. Dzięki za film. Możecie pisać w komentarzach. Jak będę miał okazję, to będę nagrywał właśnie vlogi jakieś jeszcze. Także dzięki wielkie i siemaneczko. Pozdrawiam.